Cześć, to Ernest. W tym filmiku dowiecie się, jak pominąć dwutygodniowy czas oczekiwania pomiędzy ponowną możliwością zmiany niku na Epic Games. Na początku chciałbym bardzo podziękować moim widzom, Michałowi i Faro1444 za pokazanie mi tego triku, ponieważ sam nie miałem pojęcia o istnieniu takiej luki na stronie Epic. Teraz pokażę wam, jak krok po kroku zmienić wasz nick, ile chcecie i kiedy chcecie, bez czekania tych długich 2 tygodni. Użyję do tego nawet mojego głównego konta. I tutaj mała uwaga, używam przeglądarki Google Chrome. Na innych przeglądarkach niektóre rzeczy mogą się nieco różnić, ale rdzeń tego sposobu pozostaje ten sam. Zacznijmy od wejścia na stronę Epic Games, do której link podam wam w opisie. Tutaj musicie się zalogować na swoje konto Epic Games, klikając w przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu strony. Jak już to zrobicie, ponownie najedźcie na to miejsce na stronie i z menu, które się wam wysunie, wybierzcie opcję Konto. Powinniście zostać przeniesieni na stronę z waszymi danymi osobowymi, mailem i, co nas teraz interesuje, wyświetlaną nazwą. Ten trik przyda wam się tylko, jeśli chcecie zmienić nick, a wasza dwutygodniowa blokada jeszcze trwa. Dlatego w ramach prezentacji zmienię swój nick na Cześć, to Ernest! Cześć, to Ernest! Dobra, naciskam zapisz zmiany i normalnie teraz musiałbym czekać 2 tygodnie, ale na szczęście z pomocą przychodzi nasz as w rękawie. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce na stronce i wybierzcie z podręcznego menu opcję zbadaj lub zbadaj element, w zależności od przeglądarki. Powinno wam się teraz pojawić nowe okno z kodem źródłowym aktualnej strony. Naciśnijcie teraz na narzędzie do wybierania elementów strony i kliknijcie na pole z waszym nickiem. Powinno to was przekierować do odpowiedniej linijki we wcześniej wspomnianym oknie. Odnajdźcie w tej linijce value równa się, otwórz cudzysłów, wasz aktualny nick, zamknij cudzysłów, disabled. Kliknijcie teraz 2 razy na disabled i zmieńcie tą wartość na enabled. Albo na cokolwiek, bo zauważyłem, że po jakiejkolwiek zmianie wprowadzonej w tym słowie, ten klik bez problemu zadziała. Teraz wystarczy zatwierdzić nasze zmiany klikając enter i voila, możecie znowu zmienić wasz nick i z powodzeniem zapisać zmiany. Powiem też na pytanie, czy za to jest ban? Nie słyszałem, żeby ktoś dostał za to bana, więc możecie spać spokojnie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!